Nazywam się Katarzyna Głozak i jestem tłumaczem języka migowego Talk to Talk. So let us know how easy it is to use the video system. System video jest bardzo prosty w użyciu. Żaden z naszych tłumaczy tak naprawdę nie ma większego wykształcenia ani wiedzy zaawansowanej z informatyki czy z wiedzy o komputerach, a mimo wszystko bez problemu używamy systemu video. Naturalna interakcja, którą oferuje system wideo w serwisie tłumacza języka migowego Talk to Talk jest bardzo ważna, ponieważ głównie komunikujemy się w języku migowym, który tak naprawdę postawił przed wideo bardzo duże wymagania, ponieważ język migowy jest zarówno bardzo ekspresyjny, jak i ruchy wykonywane są często bardzo szybko, a także niuanse w układzie palców czy rąk bardzo często determinują znaczenie danego słowa. Nie możemy sobie zatem pozwolić na to, żeby były cięcia obrazu, czy smużenie, albo jakieś opóźnienia. No a system wideo sprostał naszym wymaganiom, więc serwis Talk to Talk działa bez zarzutów, podobnie jakbyśmy na żywo komunikowali się z osobą niesłyszącą. Wcześniej pracując jako tłumacz, zawsze musiałam się przemieszczać razem z osobą niesłyszącą do miejsca, w którym to tłumaczenie się odbywało. Bardzo często było to nawet kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów, co zajmowało mi dużo więcej czasu niż samo tłumaczenie. Samo tłumaczenie trwało czasami nawet tylko 20 minut, ale było tak ważne dla osoby niesłyszącej, że mimo wszystko jechałam te 2 czy 3 godziny i byłam na miejscu jako tłumacz. W tym momencie to samo przemieszczenie się, które wcześniej zajmowało mi 2 godziny, teraz zajmuje mi dosłownie kilka sekund, więc zdecydowanie jestem w stanie udzielić wsparcia dużo większej liczbie osób niesłyszących niż wcześniej. Wcześniej pracując jako tłumacz, bardzo często musiałam przemieszczać się razem z osobą niesłyszącą do miejsca, w którym odbywało się dane tłumaczenie. Bardzo często to było kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów. To zajmowało mi dużo więcej czasu niż samo tłumaczenie, które często było na przykład 20-minutowe, ale było tak ważne dla osoby niesłyszącej, że wiedziałam, że muszę tam być, więc podróżowałam te godziny. W tym momencie sama podróż do miejsca, w którym odbywa się tłumaczenie, zajmuje mi tyle, co połączenie przez internet, czyli dosłownie kilka sekund. W związku z tym jestem w stanie wesprzeć komunikacyjnie dużo więcej osób niesłyszących niż wcześniej. Naturalna interakcja, którą oferuje system video, jest bardzo ważna dla serwisu Talk to Talk, ponieważ tłumaczenie, które oferujemy, jest tak naprawdę bardzo zbliżone do tego, które wykonywalibyśmy na żywo. Język migowy postawił bardzo duże wymagania wobec systemu wideo, które jakby system wideo sprostał tym wymaganiom. Język migowy jest bardzo ekspresyjny, liczy się tam szybkość ruchu, układ dłoni, gdzie niuanse w układzie palców czasami determinują znaczenie danego znaku. To jest dla nas bardzo ważne.